Minecraft to gra, która skrywa w sobie wiele tajemnic. Przekonaliśmy się o tym, odkrywając płytę o numerze 11, z nagraniem, które sprawia, że po naszych plecach przebiegają ciarki. Nie możemy również zapomnieć o największej tajemnicy Minecrafta. Legenda brata Notcha, Herobrine'a, która powoduje szybsze bicie serca u graczy, przemierzających ciemne kopalnie i nocne labirynty lasu. Dziś, z okazji zbliżającego się Halloween, opowiem wam o przerażającej postaci, która przy zasłonie nocy prześladuje zupełnie nieświadomych graczy. Mowa o postaci nazywaną przez społeczność Leek. Leek jest mężczyzną ubranym w żółto-zielonkawą bluzę, niebieskie spodnie, czarne buty i białą maskę z otworami na oczy i usta. Nie wiadomo, kim jest, czego pragnie i kiedy powstał. Gracze tłumaczą, że możemy go spotkać po znalezieniu na mapie dziury w kształcie krzyża o wymiarach 4x3 kratki, o jednej kratce głębokości. Zważywszy na to, że postać nosi spodnie o takim samym kolorze jak Steve oraz Herobrine, mówi się o nim jako trzeci z braci. Czy to możliwe, że losy Steve'a, Herobrine'a i Leeka są w jakiś sposób ze sobą połączone? Jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w świecie Minecrafta i pokazuje się graczom niezwykle rzadko. Leek jest postacią wszechmocną i wszechobecną. Oznacza to, że może być wszędzie i może zarządzać światem, na którym się znajduje. Wszystkie spotkania, które nastąpiły z Leekiem, wystąpiły na wersjach Minecrafta od 1.5.1 do 1.6.2 oraz na starszych wersjach Minecrafta Pocket Edition. Co najciekawsze, Leek pojawia się w pewnym ziarnie świata, który, wierząc w opowieści graczy, ktoś go opublikował pewnego dnia na czacie jednego z większych forów poświęconemu Minecraftowi. Nie wiadomo, kto go opublikował, jednak znalazło się kilka osób, które postanowiły go wykorzystać. Seed składał się z 19 cyfr i brzmiał następująco: 7497564628257033198. Postanowiłem włączyć Minecrafta w wersji 1.5.1 na ziarnie, na którym prawdopodobnie będziemy mogli spotkać Leeka. Świat na pierwszy rzut oka wyglądał całkiem normalnie. Zacząłem przeczesywać pobliski teren. Chciałem znaleźć dziury w ziemi w kształcie krzyży, jednak przez 20 minut nie udało mi się znaleźć ani jednego. Zauważyłem jednak, że cała mapa jest postrzępiona. Prawie na każdym kroku można było zauważyć brakujące bloki z jej powierzchni. Zupełnie tak, jakby każdy gracz, który grał na tym seedzie, zostawił po sobie kilka zniszczonych bloków. Natrafiłem na dziwne jaskinie, przypominające dziurę po wybuchu dużej ilości TNT. Poza tym świat był zupełnie normalny. Możliwe, że musielibyśmy dłużej pograć, aby zauważyć coś niepokojącego lub zbadać większy teren. Postanowiłem sprawdzić, czy postać o niku Leek rzeczywiście istnieje. Jak zapewne wiecie, można to sprawdzić bardzo prostym sposobem, wpisując w wyszukiwarkę skinów nick postaci. Po wpisaniu niku Leek, moim oczom ukazał się skin, który już wszyscy znamy. Konto istnieje i skin jest autentyczny. Czy ktoś nim steruje? I dlaczego nosi tę maskę? Jeśli jest to maska, będziemy mogli ją w prosty sposób zdjąć i sprawdzić, co jest pod nią. W tym celu pobrałem oryginalny skin Leeka i otworzyłem go w programie MineImator. Program umożliwia wyłączenie warstwy czapki, na której prawdopodobnie znajduje się maska. Po zdjęciu maski ujrzałem standardowy skin twarzy minecraftowych postaci. Postać ma brązowe brwi i niebieskie oczy. Zupełnie tak jak Steve.
twarz Lika nic nie zdradza. Nie wiemy, jakie ma intencje. Nie wiemy, kim lub czym jest. Chciałbym przeczytać wam znaną creepypastę z Likiem w roli głównej. Prawdopodobnie jest to pierwsze spotkanie Lika w grze. Całe wydarzenie miało miejsce w roku 2013 w Portugalii. Grałem w Minecrafta, mając nadzieję, że spotkam Herobrine'a. Nie wierzyłem wtedy w ten mit. Przyszedłem do wioski, widziałem zombie chodzącego po słońcu, który nie płonął. To było dziwne, poczułem, że coś jest nie tak. Postanowiłem do niego podejść i będąc kilka kroków od niego, gra nagle przestała działać. Byłem zaniepokojony, choć grałem wtedy z grupą przyjaciół. Był to Nick, Lily, Brandon, Lucas, Joe, Delaney i właściciel serwera Frankie. Wszyscy rozmawialiśmy przez mikrofony, ponieważ byliśmy w trakcie transmisji na żywo. Zapadł zmrok, wszyscy trzymaliśmy się blisko siebie. Nagle Lucas dostrzegł dziwną i niezwykłą rzecz. Powiedział to głośno, jakby się czegoś przestraszył. Patrzcie, nie wydaje wam się to dziwne? Wszyscy spojrzeli w kierunku, w którym patrzył Lucas. W oddali na pagórku dostrzegliśmy krowę, która patrzyła się wprost na nas. Najdziwniejsze jednak w tym wszystkim było światło, które wydobywało się prawdopodobnie z pochodni tuż za nią. Odkrywaliśmy nowe tereny i wszyscy staliśmy obok siebie, więc nie było opcji, aby to ktoś z nas był wcześniej na wzgórzu. Już chcieliśmy to sprawdzić, gdy nagle Nick się rozłączył. Połączył się później, mówiąc, że tuż przed tym, jak jego gra się zawiesiła, zobaczył błysk dziwnej postaci, która stała na wzgórzu. Postać nie posiadała plakietki z Nickiem. Poprosiliśmy, aby opisał postać. Nick powiedział, że wyglądała jak gracz z niebieskimi spodniami i ciemnożółtą bluzą. Opisał również twarz, co najbardziej nas interesowało. Powiedział, że była biała, z wyciętymi otworami na oczy i usta. Nazwał to maską, która była przyczepiona do głowy postaci. Wszystkich przeszedł dreszcz i natychmiast przyłączyliśmy komendami porę dnia na południe. Graliśmy na prywatnym serwerze. Nagle dostałem powiadomienie na telefonie, że dostałem nową wiadomość e-mail. E-mail był bez tematu, a nadawcą był zlepek różnych cyfr i liter. E-mail zawierał krótką treść. Lik, znajdzie cię. _505. Byłem przerażony. Jak tylko powiedziałem grupie, Nick nerwowym głosem szybko powiedział, że słyszał o czymś podobnym do 505. Okazało się, że miał na myśli liczbę 303. Brandon zasugerował, aby odpowiedzieć i zobaczyć, co się stanie. Zrobiłem to. Odpisałem, kim jesteś. Nie musieliśmy długo czekać. Dziwna i przerażająca osoba odpisała. Lik jest 505. Przekazałem to grupie. Wszyscy zamilkli. Słyszałem tylko westchnienia od niektórych członków naszej grupy. Nagle ja i Lili usłyszeliśmy dziwne odgłosy z gry, przypominające trzeszczenie w starym radiu. Po chwili serce zaczęło mi szybciej bić. Zobaczyłem dziwnego mężczyznę, stojącego około 40 kratek ode mnie. Wyglądał tak, jak opisywał go Nick. Stał i się przyglądał, wyglądał niczym posąg. A Lili i ja poczuliśmy dreszcze. Tam jest, zawołałem. Wszystkie postacie moich kumpli nagle zwróciły się w kierunku, w którym patrzyłem. Nikogo tam nie ma, odezwał się Nick. Nie wiedziałem, dlaczego inni nie mogli go zobaczyć. Był widoczny tylko dla mnie i Lili. Kiedy tylko wcisnąłem klawisz W, aby podejść do zjawy, tajemnicza postać nagle zniknęła. Jakby rozpłynęła się w atmosferze. Zmieszany, zatrzymałem się w miejscu i bałem się spojrzeć w innym kierunku. Moją głowę wypełniały przeróżne myśli. Koledzy wołali mnie i wypytywali, co widziałem. Zareagowałem dopiero po kilkunastu sekundach. Cały czas myśląc o tym, co widziałem. Był dzień, więc widziałem go wyraźnie. Stał blisko. Jego wzrok śledził moją postać. To było przerażające. Nagle Nick zawołał całą grupę i powiedział cichym głosem. Patrzcie, co znalazłem! Na pagórku, gdzie stała wcześniej krowa, znaleźliśmy krzyż, wykopany w ziemi. Mierzył on 4 na 3 kratki o jednej kratce głębokości.
nie znaleźliśmy żadnego źródła światła, a po przeszukaniu terenu dookoła nie znaleźliśmy również krowy, którą wszyscy widzieliśmy. Uwielbiamy grać w Minecrafta i nie sądziliśmy, że zdarzy nam się taka historia. Zdecydowaliśmy się wcześniej zakończyć transmisję na żywo i usunąć film, aby leak nie prześladował innych graczy. Usunęliśmy również świat, na którym graliśmy. Zachowaliśmy jednak seed. 7-4-9-7-5-6-4-6-2-8-2-5-7-0-3-3-1-9-8. Leak znajdzie cię. Leak jest 505. Dostajemy coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Co może oznaczać 505? Liczba ta jest podobna do 303, którą nosi postać Entity 303. Czy zatem Leak ma coś wspólnego z Entity 303? Czy istnieją postacie związane z liczbami 404 czy chociażby 202? Na tę chwilę niestety nie udało mi się znaleźć informacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Nadal nie wiemy, jakie intencje ma Leak, który przeważnie obserwuje i śledzi graczy. Warto jednak wspomnieć o spostrzeżeniu jednego z angielskich graczy. Nick Leak od tyłu to K-C-I-L, co szybko przeczytane w angielskim akcencie może brzmieć jak kill, czyli zabić. Można też wysnuć teorię, że postać Leaka była inspirowana Jasonem z filmu Piątek 13. Tak czy inaczej, wiemy bardzo mało. Postać jest najbardziej znana w Hiszpanii i Portugalii. Leak jednak istnieje, na co doskonałym dowodem jest fakt, że konto rzeczywiście znajduje się w bazie Minecrafta. A może to wy znaleźliście kiedyś na swoim świecie wykopane w ziemi dziury w kształcie krzyża? Lub nawet mieliście okazję go spotkać? Jak wyglądała ta konfrontacja? Co sądzicie o tej opowieści? Czy wierzycie w nią? Czy uważacie, że Leak w rzeczywistości prześladuje graczy? Jeśli tak, to w jakim celu? Może kogoś szuka? Może szuka swojego zaginionego brata Steve'a? Napiszcie w komentarzach. Jeśli chcielibyście obejrzeć więcej tego typu historii, zostawcie łapkę w górę. A jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje, serdecznie zapraszam. W karcie znajdziecie również opowieści o Entity 303, Null, Białym Endermanie i płycie o numerze 11. Jak widzicie, Minecraft ma w zanadrzu jeszcze wiele mrocznych opowieści. Do usłyszenia!